Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny, trzeci już odcinek z gry Shadow of the Tomb Raider. Co się działo? Ostatnio udało nam się porwać Trafimy w miejsce sztylet. oddziały policji. Daj nam znać, jeśli dostaną zgłoszenie ostrzała. Rurk jest już w drodze z posiłkami. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu Dobra, pojawi. schowajmy go. Cholernie, archeolodzy. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam Pytanie, nadzieję, że co byli tu zadowoleni. teraz zrobić? Te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Bazat, dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Nie wciskaj mi kitu. Teren zabezpieczony, ale potrzebujemy... Ej. Posterunek to baza. Szybko. Zgłoś się. Posterunek, drodzy inspektorze, szykujcie Tam. się. Prawie załadowane. Przyjąłem. Szybka akcja. Goście poskładani. Szukajmy jeszcze tutaj okolice. No tak, nie zdążyłem powiedzieć. Porwaliśmy sztylet, na którym bardzo zależało trójcy, żeby dostać się. Na pewno powinniśmy trzymać je tak blisko ściany? Tak jak mówiłem, niedawno je tu zrzucili. Później przeniesiemy je głębiej do środka. No dobrze. Brakuje tylko napalonego gliniarza przerzucającego granat nad ścianą. Prosto na nie. Gdzie są posiłki? Sami nie utrzymamy tej bramy. Kurde, rusz się typek. Jaka była tego przyczyna? Może za wysokie ciśnienie? Tak, może. I co teraz? Chyba powinniśmy to przeczekać. Ta. Szlak! Nie możemy sobie pozwolić na takie opóźnienie. Mieliśmy zabezpieczyć te ściany. Ruszam do kolejnego sektora. Teczki. Nie ma w tym kraju nic oprócz błota. Tam jest jeszcze typek. Na dół. A, dobra, bo już go zaraz przeszukałem. Kurde, ile rzeczy znajduję. Chyba się zacznie wielkie kupowanie. Czegoś tu do odwrócenia uwagi? Nie ma, tam jest wszystko. To będzie długa noc. Aj. Szybko się zbliża. Co to było? Sprawdzę to. Coś się tu dzieje. Ach, będę potrzebował nowej pary butów. U nas czysto. Nadaj to. Wracamy do patrolowania. Kurde, dwóch się musiało ruszyć. Dobra, spróbujemy. Rozkaz,
Ach! Dobra, nie wyszło. Jeszcze raz. Holender. W porządku. Pozbądź mu się ciał. Ty, zacznij monitorować kanały policji. Daj nam znać, jeśli dostaną zgłoszenie o strzałach. Rurk jest już w drodze z posiłkami. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu pojawi. Cholernie, jak cholot. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowałem. Cholerny typek. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że nie zadowolę. Te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Posterunek, to baza. Zgłoś się. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. Pospiesz się. Prawie załadowane. Ruchy! Przyjąłem. Dobra, na ziemię. Tutaj no mołotowa nie będę tworzyć na razie, bo nie ma sensu. O, to surowce, co już podniosłem. Później przeniesiemy je głębiej. No dobrze. Brakuje tylko napalonego gliniarza przerzucającego granat nad ścianą. Prosto na nie. A? Gdzie są posiłki? Sami nie utrzymamy. A? Jaka była tego przyczyna? Może za wysokie ciśnienie? Tak, może. I co teraz? Co to powinniśmy to przeczekać. Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór! No! Nie wystrzelił! No co za typek! W porządku, pozbądź mi się ciał. Ty, zacznij monitorować kanały policji. Daj nam znać. Kurde, nie tak się zudało mi to. Rurk jest już w drodze z posiłkami. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu pojawi. Cholernie, archeolodzy. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Tak, te dupki powinny były pilnować swojego nosa. Baza, tu dowódca oddziału Gamma. Gdzie nasze wsparcie? Posterunek, to baza. Zgłoś się. Posterunek. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. Doming? W drodze. Pospiesz się! Ruchy! Dobra. Tu do tego momentu idzie świetnie, ale później coś nie pasuje. Ej, tak trzeba. Niedawno je tu zrzucili. Później przeniesiemy je głębiej do środka. No dobrze. Brakuje tylko napalonego gliniarza przerzucającego granat nad ścianą. Ej, prosto na nie. Sprawdzę, co się dzieje. Gdzie są posiłki? Sami nie utrzymamy tej bramy. Jaka była tego przyczyna? Tu się dzieje coś podejrzane. Może tam sobie ciśnienie? Tak. Dobra. Może. Co teraz? Powinniśmy to przeczekać. Tak. Szlak! Nie możemy sobie pozwolić na takie opóźnienie. Mieliśmy zabezpieczyć te ściany. Zawsze kiedy przyjeżdżam do Meksyku. Widzimy cel! To Croft! Atakować! Co? Chcę wziąć ją żywcę! Kurwa! Przyjąłem! Widzę cel! What? Zawsze. Ej, no przecież... A, bo ja się w świetle zjawiłem. Skrócie! Widzieliśmy ogień, nic nie jest!
kurde, nie mogę trafić. Mam nadzieję, że to już wszyscy. Chyba po prostu tak trzeba było zrobić, bo wątpię, żebym... Pomimo tego, że szedłem po cichu, zabiłem kolesia po cichu, to i tak mnie odkryli. A drugi gdzie jest? Dobra. Weźmy jeszcze, pozbierajmy amunicję. No nie, już mamy. No, minus. Dobra. Weźmy łuk. Kurde, to jest ciekawe. Okej, udało nam się otworzyć. Tam jest! Oho! Stój! Nie, i to jednak ciebie. Było to. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni będzie apokalipsa, śmierć słońca. Kłamiesz. Laro, czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Może. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. No i niestety straciliśmy klucz. Być może uda się go odzyskać, ale nie wiadomo kiedy. Oho! No i nas zgarnęła woda. Aha, teraz płyniemy już. Wow, 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 wow. Thank you.
Gdzie to płynąć? Gdzie to płynąć? No patrz, podwinęło mnie pod spód i się otworzy. Nie wiem co klikać, czy X, czy A. Ale akurat powietrza jej brakuje wtedy, kiedy jestem pod miejscem do oddychania. Ciekawe. Ale czekam. Ruch, jazda. Niełatwiej by było po prostu wybić szybę? Albo płynąć dalej. Dobra, udało się. Oj! Ups. Na coś się nabiłem. Bo muszę się od tej latarni odbić, mi się wydaje. O. Właśnie od tej latarni trzeba było się odbić. Szybko, 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 szybko i lecimy do ściany. Teraz pytanie, w którą stronę? Chyba w tamtą, no w tamtą. No to niezłą apokalipsę rozpętaliśmy. Kurde, nie zdążyłem. Od kiedy Lara przeklina? O ja pierdzielę, od kiedy Lara przeklina? Przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro.
Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. Ona po prostu chce jak najlepiej, ale niestety nie wyszło tak jak chciała. No niestety. Tak czasami bywa. Dobra, słuchajcie. Niestety tą smutną chwilą muszę zrobić przerwę. Wrócę za godzinkę do was z nowym odcinkiem. Mam nadzieję, że bardziej optymistycznym i naprawiającym część rzeczy, które niestety się zepsuły. No cóż, moi drodzy. Tak bywa czasami, że w świecie archeologicznym, akurat tutaj jest ten świat zmyślony, bo wątpię, żeby rzeczywiście gdzieś istniało miejsce, gdzie jest jakiś sztylet i jak się go weźmie, to się pojawi w tym obszarze jakaś apokalipsa. Ale jak wiecie dobrze, część z was może oglądała Indiana Jones, takie rzeczy w zmyślonym świecie zdarzają się. I nie mogła Lara tego przewidzieć do końca, choć wiedziała, że coś się stanie. No ale niestety, wzięła ten sztylet, straciła go i w tym momencie zaczęła się apokalipsa i wiele ludzi zginęło. No nic, mamy czas, żeby to naprawić i zmazać tą skazę ze swojego życiorysu. Ale jak to naprawimy i czy uda nam się to naprawić, zobaczycie w kolejnym odcinku, na który już was zapraszam. A teraz dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, na razie i cześć!